Cześć, witajcie w Akademii Kawy i Herbaty J.J. Derboven. Nazywam się Darek Wasilewski, a dzisiaj jest z nami Agnieszka Rojewska. Cześć, razem z Darkiem pokażemy Wam dzisiaj, jak wykonać kilka fajnych, a przy okazji efektownych latarni. Koreański tulipan charakteryzuje się tym, że nie jest wykonany po prostu z białych plam, ale poszczególne warstwy rysowane są z takiego samego ruchu jak na rozetę. Aby to uzyskać, potrzebna jest nieco rzadsza tekstura mleka. Przez rzadszą teksturę mleka rozumiem po prostu zrobienie mniejszej ilości piany. Ale nie możecie tutaj przesadzić. Jeżeli piany będzie za mało, to wzór po prostu nie powstanie. Pamiętajcie też, żeby nie popełniać prostego błędu i wlewajcie do dzbanka, z którego lejecie, około 50 ml mleka więcej niż zmieści się do filiżanki. Czas samego nalania. Nie kończcie standardowo rozety, tylko popchnijcie ją delikatnie do przodu. Zmieniamy jedną warstwę, drugą warstwę, trzecią warstwę. Przecinamy. Dwie rozety poniżej. Po prostu małe rozetki wylane po łuku.